Witamy Państwa, kolejny filmowy miesiąc rozpoczął się i rozpoczniemy go, myślę, z przytupem, bo zaglądniemy, drodzy Państwo, do Koloseum, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. Doktor Sylwia Frach z nami dzisiaj. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Witam. Proszę Pani, tak pomyślałem, że żadne z nas nie jest wróżką ani wróżbitą, a szkoda akurat w tym wypadku. I to chyba jedno z najtrudniejszych, przynajmniej z mojej perspektywy, zadań, które czeka mnie w tym roku w naszych opowiadaniach o filmach. Czy 13 listopada świat, proszę Pani, podniesie kciuk w górę, czy też ewentualnie w dół i czy to będzie koniec Ridleya Scotta, czy jego odrodzenie? Drodzy Państwo, bo dzisiaj rozmawiamy chyba o najbardziej oczekiwanym filmie jesieni, czyli kontynuacji Gladiatora. Tak. Żeby odpowiedzieć na Pana pytanie, ostateczna odpowiedź właśnie na to pytanie, czy Gladiator 2 będzie, okaże się końcem, czy też odrodzeniem Ridleya Scott, zależy przede wszystkim od faktu i od tego, jak film zostanie odebrany zarówno przez krytyków, jak i publiczność. To jest pierwsza, bardzo oczywista sprawa. No, krytycy już o tym mówią. Tak, tak. I Scott, jak doskonale wiemy, ma na swoim koncie ogromne, ogromne sukcesy, ale ma również niestety projekty, coraz częściej ostatnio, które niekoniecznie zakończyły się sukcesem. Ale z drugiej strony to jego nieustanne dążenie i pasja do kina i chęć eksplorowania nowych pomysłów, projektów, no, skłaniam się ku, chciałabym myśleć, że ten Gladiator 2, mając jeszcze gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy Napoleona, który był fiaskiem przecież, być może ten Gladiator 2 będzie okazją na takie podsumowanie w bardzo piękny sposób jego reżyserskiej kariery. 24 lata mijają od premiery Gladiatora pierwszego. Jego zrobiono zresztą za 100 milionów dolarów. Ten miał kosztować 165. Kosztuje już w tej chwili, czytałem dosłownie chwilę temu, 320 prawie milionów. No i jak to mówiono w polskim filmie, proszę Pani, kto za to zapłaci? Pan płaci, Pani płaci, społeczeństwo płaci. Czyli w moim pytaniu chyba powinienem zawrzeć dwa słowa. Efektowny czy efekciarski? Dobre pytanie. Myślę, że pytanie, czy Gladiator 2 będzie efektowny czy efekciarski, zależy od tego, jak Ridley Scott wykorzystał właśnie ten ogromny budżet. Bo, tak zastanówmy się, jeżeli udało mu się połączyć wizualne widowisko z głęboką, angażującą fabułą i dobrze rozwiniętymi postaciami, film ma szansę stać się hitem komercyjnym. Tak, i również godnym następcą oryginalnego Gladiatora, prawda? Który, ja wciąż bardzo często powracam do Gladiatora, bo uważam, że był to film genialny. Mhm. I również z genialną rolą Russella Crowe'a. Więc tak, ale jeśli Scott poszedł w stronę bardziej spektakularnych efektów i nadmierna skala produkcji przytłoczy narrację, no niestety może to sprawić, że film zostanie odebrany jako przerost formy nad treścią. No właśnie, ja tak sobie, wie Pani, porównywałem Villeneuve'a, któremu się udało z Dune'ą drugą artystycznie, tak, ale już niekoniecznie finansowo, prawda? Tak. Tutaj mówi się o tym, że film musiałby zarobić miliard, żeby odkupić winy tych 300 ponad milionów w produkcji, które kosztował. No i właśnie, czy to jedno z drugim uda się pogodzić? Zwłaszcza, że tak jak Pani powiedziała, Scottowi nie idzie ostatnio. I choć jest tym wizjonerem kina i tak jak już powiedziałem wcześniej, wracamy po 24 latach do Koloseum, to pewnie wiele zachwytów może nas będziemy mogli w tym filmie zaobserwować. Tak mi się wydaje. No, jednak sama opowieść jest ekscytująca. Jest. I ja, będąc rzeczywiście wielbicielką starożytnego świata, kocham starożytną Grecję i Rzym, tutaj ten powrót do Koloseum to nie tylko
kontynuacja Gladiatora, ale również wielka szansa na to, aby jeszcze raz właśnie przeżyć magię tego starożytnego świata, ale już w nowej odsłonie. I może kilka słów o samej fabule. Mhm. Mamy naszego bohatera, Lucjusza. Lucjusz jest wnukiem Marka Aureliusza, niedoszłym następcą tronu, prawda, Cesarstwa Rzymskiego i dorastał w bardzo trudnych warunkach, bo był świadkiem śmierci Maximusa, granego przez Russella Crowe, z rąk wuja Commodusa i właśnie teraz Lucjusz postanawia walczyć jako gladiator w Koloseum i może być to trudne dla niego, bo wydaje mi się, że on jako dziecko przeżył wewnętrzną przemianę, dlatego właśnie, że był z jednej strony obserwował jako dziecko heroizm Maximusa, ale również despotyzm swojego wuja. I był bardzo, prawda, był w samym środku tej burzy walki o władzę. Tak, proszę pani, i skoro już pani powiedziała o tej burzy, to nie wiem, czy nie wywoła burzy, bo we mnie to wewnętrznie wywołało, a Scottowi ciągle mało, bo myśli o trzeciej części. No, nie chcę, żeby to się w Obcego zamieniło. Chociaż ostatnia część Obcego nie jest wcale taka zła, ale tak, rzeczywiście. Ja już myślałam, że Gladiator 2 będzie, jeżeli okaże się sukcesem, będzie takim pięknym podsumowaniem jego reżyserskiej kariery, ale z drugiej strony wiemy, wizjoner kina i wielki miłośnik epickich, historycznych opowieści. Czas pokaże. Czas pokaże. No to, ale teraz przyszedł czas, proszę Państwa, na pytanie konkursowe, więc niech teraz uważnie się Państwo wsłuchają, na co będą Państwo musieli odpowiedzieć. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Który cesarz rzymski zainicjował budowę Koloseum, które odegrało kluczową rolę w filmie Gladiator? No, proszę bardzo, to teraz Państwo zagłębią się w arkana historii i wysyłają odpowiedź pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi, jak zwykle, honorujemy nagrodami od sieci Kin Helios. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i na koniec naszego spotkania, bo najczęściej do tej pory wspominaliśmy Russella Crowe'a, no nie ma się czemu dziwić, to może troszkę o doborze obsady, bo Crowe'a nie zobaczymy w tym filmie, ale sporej dawki dobrego aktorstwa chyba możemy się spodziewać, zwłaszcza, że wśród tych postaci jest jedna, wiem, że do której pani ma słabość. Tak. Może jeszcze wrócę do Russella Crowe'a, bo początkowo Scott chciał go przywrócić. Chciał go umieścić w jakiejś roli, zależałoby to oczywiście od fabuły. Ostatecznie Crowe nie pojawi się na ekranie, ale rzeczywiście możemy spodziewać się wysokiej jakości aktorstwa. I zacznę może od wyboru aktora do roli Lucjusza, Paul Mescal. Jestem zachwycona tym młodym i jakże utalentowanym aktorem od samego początku, od jego pierwszej chyba roli zagrał w serialu Normal People i od razu został nominowany do nagrody Emmy. Potem pojawiły się kolejne jakże genialne role, także zresztą widząc w trailerach, jak przeobraża się w Gladiatora, ja się bardzo cieszę, ale na ekranie obok Mescala pojawia się również cała plejada gwiazd. Pojawia nam się Denzel Washington, pojawia nam się Joseph Quinn, znany między innymi ze Stranger Things. I pojawia nam się Connie Nielsen jako matka Lucjusza. No drodzy Państwo, wóz albo przewóz, więc Państwo też możecie po obejrzeniu dać albo kciuka w górę, albo kciuka w dół przy naszym programie. Zdecydujcie się, które zobaczymy sami z ciekawości, czy Państwu się podobało, czy nie, jak Gladiator będzie teraz zasuwał po ekranie i to na dobre. No a my chyba mamy nadzieję, że Scott z tego marazmu troszeczkę wyjdzie właśnie tym obrazem, bo to jest chyba taka ostatnia
nadzieja już. Tak, i nie ma tutaj, wspomnę jeszcze, wsparcia Hansa Zimmera, bo Hans Zimmer zrezygnował, nie chciał się po prostu powtarzać, a przecież ścieżka dźwiękowa z Gladiatora jest już... muzyka, to było genialne. Jest genialna, jest mityczna. Dziękuję bardzo za spotkanie, ja dr Sylwia Frach, naszym i Państwa gościem. My spotykamy się już za tydzień w kolejnym programie i mówić będziemy o bardzo ciekawym filmie, a właściwie o postaci, o której ten film opowiada. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia.